sołtys Dygowa, Wojciech Galek. W jakiej kondycji jest to, co posialiście jesienią w tej chwili? Dzień dobry Państwu. Jak zwykle powiedzą, chłopi narzekają, ale ta zima dała nam przysłowiową kość. Poszło trochę rzepaków, może nawet trochę więcej, jak trochę pszenicę, jęczmiona o zimę. No, nie jest wesoło. Na dzień dzisiejszy kończymy ponowne zasiewy i zasiewy też jare, nie? Które co roku gdzieś tam występują w większej, mniejszej ilości. W tej chwili poza zasiewami jeszcze jakieś prace? Tak, oczywiście, dopiero to się wszystko rozkręca, poszły pierwsze dawki nawozu, teraz będą szły już drugie. Już koledzy, słyszę, że zaczynają to startować rzepaki, akurat u mnie rzepak całkowicie wypadł, 17 hektarów poszło pod puch tak zwany. No i walczymy dalej, no w tej chwili kończę tutaj łubin, widzę, że tu kolega tam z przeciwnej strony drogi też dosiewał pszenicę, przesiewą tak zwaną, przesiewkę robił, no i tak to wszystko się kręci, jak co roku o tej porze. W każdym razie rolnik narzeka, ale w tym roku dużo takich zmian ustawowych, które troszkę może polepszą, szczególnie ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Co pan na to, panie sołtysie? No zobaczymy, czas pokaże. Nie możemy tutaj przesądzać, czy to jest dobre, czy to jest złe. Z punktu widzenia rolników indywidualnych powinno to być troszeczkę lepsze. Chociaż już byliśmy tutaj z przewodniczącym izb powiatowych, rady powiatowej, u pana dyrektora. No nie jest to też takie różowe, jak by nam się wydawało. Zawsze ktoś jest krok szybciej, ale to mój czas pokaże. Ale spekulacja ziemią będzie chyba ukrócona. No miejmy nadzieję, zobaczymy, no tu ustawodawca, czy się to wszystko zazębi, tak jak rolnicy indywidualnie by chcieli, czy nie. Mówię, no zobaczymy, czas pokaże. No cóż, ale na ten moment, no to co? Oby tylko, jak zwykle, pogoda dopisała. Oby pogoda, tak jak wspomniałem, niedawno tutaj kolega mój też mówi, no chłopu nigdy nie dogonisz, jak słońce się świeci źle, jak deszcz pada źle, ale no mówię, na ten czas wody jest bardzo mało, no akurat dzisiaj troszeczkę przeszkadza w uprawach siewnych, ta pogoda, ziemia jest trochę taka zbytnio wilgotna, ale no kwiecień przyjdzie, maj, no na pewno tej wody będzie za mało, jak co roku. Dziękuję za rozmowę. Ja również. Do widzenia Państwu.